Hamburg, 16 sierpień 2022. Przyszliśmy na grób proboszcza Kościoła Świętego Józefa, gdzie przed chwileczką się modliliśmy. Franciszka von der Berga, urodzony w Libece, zmarły w Hamburgu 21 lipca 2002 roku. W tym czasie myśmy w kościele, w kaplicy Matki Boskiej, szpitala Matki Boskiej, mieliśmy adorację za rodziny. Była to nasza 30. rocznica ślubu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech poczywają w pokoju wiecznym. Amen. Kapłani Hamburga, miasta przyjętego Jezu, ufam Tobie. Oni przekazywali Słowo Boże i oddawali nam chleb życia. Jezu, ufam.